Witaj. Przed filmem chciałbym zaprosić Cię na moją stronę earnmore.pl, na której znajdziesz sposoby i informacje, jak zacząć bez doświadczenia zarabiać przez internet. Jak również będą się tam pojawiać moje wpisy na temat dziennika mojej przygody z zarabianiem. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, tak jak ja, zarabianiem przez internet, to byłoby miło, gdybyś odwiedził earnmore.pl. Link znajdziesz w opisie, jak i w przypiętym komentarzu. Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Ci zaprezentować kolejne sposoby, jak zarobić na kod PaySafeCard całkowicie za darmo, bez żadnych inwestycji. Pierwszy sposób, który chciałbym Ci dzisiaj przedstawić, to przeglądarka Brave. Brave Browser to interesująca przeglądarka internetowa, którą zainstalujemy nie tylko na komputerze, ale również na telefonie. Jej zaletą jest przede wszystkim szybkość, bezpieczeństwo oraz domyślne blokowanie reklam. Co więcej, możemy liczyć na dodatkowy zarobek za korzystanie z niej, choć nie są to jakieś zawrotne sumy. Co warto wiedzieć o Brave Browser? Jak korzystać z przeglądarki i jak zarabiać? Zacznijmy od tego, że opcja zarabiania w Brave jest jedynie opcjonalna, więc nie musimy z niej korzystać. Pieniądze, a właściwie tokeny BAT, czyli Basic Attention Token, otrzymujemy, jeśli zgodzimy się na wyświetlanie mało inwazyjnych reklam w postaci dymka widocznego w prawej dolnej części ekranu. Opcję zarabiania włączymy wchodząc w ustawienia, a następnie w zakładkę nagrody Brave. Tam też poza włączeniem i wyłączeniem opcji zarabiania możemy również ustalić, ile reklam na godzinę chcemy otrzymywać. Maksymalnie 5. Tokeny BAT następnie możemy bez problemu wypłacić na swój portfel kryptowalutowy. W Brave znajdziemy również ciekawą funkcję wspierania twórców oraz dawania napiwków. Sam pomysł wydaje się interesujący, choć ze względu na niskie zarobki z przeglądarki raczej nie będzie wykorzystywane przez użytkowników. Warto jednak o tej możliwości wspomnieć, gdyż zasada działania jest prosta i w pełni automatyczna. Najprościej mówiąc, część zarobków oddajemy właścicielom witryn, które najczęściej odwiedzamy. Oczywiście możemy też te datki otrzymywać, jeśli posiadamy bloga, kanał na YouTube lub kanał na Twitchu. No dobrze, ale ile możemy zarobić na przeglądarce Brave? Możliwość zarabiania stanowi wyłącznie dodatek zachęcający, więc nie uzbieramy zbyt wiele. Według informacji znajdujących się na stronie, przeciętny użytkownik zarobi około $5 na miesiąc w tokenach BAT. Wartość ta jednak może być różna, w zależności od regionu, czasu oraz innych czynników. Wprawdzie kwota jest mała, ale nie wymaga w zasadzie żadnej dodatkowej aktywności z naszej strony, więc taki dochód pasywny może stanowić ciekawy dodatek do innych form zarabiania przez internet. Przeglądarka Brave działa bardzo sprawnie i na dobrą sprawę ciężko się do czegoś przyczepić. Na tle konkurencji wyróżnia ją zdecydowanie możliwość zarabiania, choć nie traktowałbym tego jako źródła sporego zarobku, raczej jako dodatek. Wiadomo, że każdy przyzwyczaja się do swojej przeglądarki, ale czasem warto wypróbować inne rozwiązania, aby mieć jakieś porównanie. Przejdźmy więc do kolejnego sposobu. Drugi sposób, jaki chciałbym Ci przedstawić, to serwis Bo. Bo to polski serwis ankietowy, którego uczestnicy mają możliwość uzyskiwania dodatkowego zarobku poprzez wypełnianie płatnych ankiet w internecie. Według oficjalnej witryny, panel Bo został stworzony przez grupę socjologów i badaczy, pasjonatów badań społecznych i rynkowych, a dzięki współpracy z największymi instytutami badawczymi w Polsce zdobył szeroką wiedzę oraz kompetencje w realizacji internetowych projektów ankietowych. Dobrze, a więc jak zacząć zarabiać w serwisie? Bo Panel udostępnia za pomocą swojej platformy możliwość płatnego wypełniania ankiet poprzez wyrażanie własnej opinii na tematy konsumenckie oraz społeczne. Bo Panel działa na zasadach znanych z innych paneli zarobkowych, co oznacza, że w pierwszym kroku należy dokonać rejestracji, a następnie zalogować się na swoje konto. Otrzymywanie zaproszeń ankietowych jest ściśle powiązane z naszym profilem, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na jego dokładne, rzetelne i przemyślane uzupełnienie, aby móc swobodnie korzystać z oferowanych opcji zarobkowych. Serwis skupia się wyłącznie na wykonywaniu badań i nie udostępnia dodatkowych form wynagradzania. Z jednej strony oznacza to nieco ograniczone możliwości zarobkowe, jednak z drugiej może nieść również pewne korzyści, bowiem takie rozwiązanie z pewnością przypadnie do gustu osobom, które z różnych względów nie korzystają lub nie chcą korzystać z systemu poleceń. Jak widać, w przypadku Bo wszystko zależy jedynie od naszego wkładu pracy czy zaangażowania. Ankiety to źródło zarobkowych możliwości, które oferuje nam platforma Bo Panel. Pojawiają się ze zmienną, nieregularną częstotliwością. Ich ilość określana jest jako mała lub średnia. Zaproszenia do badań otrzymujemy na adres mailowy podany przy rejestracji. Dodatkowo wiadomości widoczne są także w naszym profilu, dlatego warto czasem zalogować się na konto celem sprawdzenia ich dostępności. Za ankiety uzyskujemy wynagrodzenia w postaci punktów, które po uzyskaniu minimum do wypłaty, wynoszącego 1000 punktów, możemy wymienić na pieniądze. Punkty za ankiety wahają się od kilkudziesięciu za krótsze, niezbyt wymagające badania, do nawet kilkuset za badania dłuższe, wymagające większego przemyślenia oraz skupienia. Tematyka przeprowadzanych ankiet jest różnorodna i obejmuje głównie ocenę zachowań konsumenckich, w tym wybranych kampanii reklamowych, produktów i usług pod względem jakościowo użytecznym, wizerunku marki, nowości i promocji, a także opinie w kwestiach społecznych czy społeczno-gospodarczych. Czy warto korzystać z Bo Panel? Myślę, że tak. Jest to polski panel ankietowy, który pozwala na uzyskiwanie dodatkowego wynagrodzenia poprzez wyrażanie swojej opinii na zróżnicowane, ciekawe tematy. Portal jest sprawdzony, wypłacalny, łatwy w obsłudze. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i nie wymaga od nas żadnej inwestycji.
Trzecim sposobem, jaki chciałbym Ci pokazać, to dogry.pl. Serwis dogry.pl to idealne miejsce dla każdego, kto lubi grać w internecie i wykonywać różne zadania w sieci po to, aby zgarniać ciekawe nagrody. Aby móc rozpocząć swoją przygodę z serwisem, musimy najpierw poświęcić kilkanaście sekund na rejestrację w serwisie. W tym celu musimy przejść do bardzo krótkiego formularza rejestracyjnego, w którym podamy adres e-mail oraz hasło. Możemy założyć konto również za pomocą Steama, wykorzystując Facebooka czy też przez konto Google. Po rejestracji nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zdobywanie punktów. Jak zacząć zarabiać w serwisie? Aby zdobywać punkty na stronie do gry i móc je wymieniać na nagrody, musimy wykonywać określone zadania. Jest to naprawdę bardzo uczciwy układ. Tym bardziej, że w zakładce Zbieraj punkty po zalogowaniu sami możemy zobaczyć, jak różnorodne są to zadania. Każdy będzie w stanie znaleźć tutaj coś dla siebie, co przy minimalnym nakładzie pracy pozwoli na zdobywanie punktów. Zadania w serwisie do gry są podzielone na te jednorazowe oraz wielokrotne. Do zadań jednokrotnych może należeć na przykład pobranie danej gry, jej instalacja, rejestracja w niej konta użytkownika i pierwsze logowanie. Punkty możemy zgarnąć także za polubienie go na portalu społecznościowym. Do zadań wielokrotnych należą punkty uzyskiwane z Play, punkty z Payback, punkty uzyskiwane z Offer Walls, punkty zdobywane w zamian za ocenę zdjęć oraz wypełnianie ankiet, punkty za oglądanie trailerów, a także punkty za zapraszanie znajomych i granie w CSGO. W serwisie do gry, oprócz zwykłych punktów, trzeba zbierać również poziomy, które mogą być niezbędne do odbioru niektórych nagród. Za każde wykonane zadanie, oprócz zwykłych punktów, otrzymujemy również poziomy doświadczenia, których ilość przekłada się na osiągnięty poziom. Zdobywanie poziomów nie jest zbytnio skomplikowane i nie powinno sprawiać dodatkowych trudności. Warto zauważyć, że serwis dogry.pl posiada również ciekawą aplikację mobilną, za której instalację otrzymamy dodatkowe punkty. Poza tym, oczywiście będziemy mieli ułatwiony dostęp do serwisu z poziomu telefonu komórkowego. Aplikacja dostępna jest na smartfony z Androidem, więc znajdziemy ją w sklepie Google Play. Na co możemy wymienić zdobyte punkty? Przede wszystkim zgarniemy sobie dzięki niemu kod PaySafeCard, ale najkrócej można powiedzieć, że po prostu na gry. To mogą być losowe klucze do Steam, skiny do takich gier jak League of Legends, ale i możliwość wzięcia udziału w konkursach. Do wygrania są pełne wersje popularnych i poszukiwanych przez graczy propozycji, jak na przykład gra GTA 5. Ciekawą opcją jest także wymiana punktów na konkretne przedmioty w grach, które umożliwiają następnie rozwój postaci, przejście do kolejnego etapu, czy otwierają jakieś nowe możliwości dla gracza. Przede wszystkim serwis do gry powinny wypróbować te osoby, które pasjonują się grami różnego rodzaju. Tak naprawdę działa on na zasadzie prostej wymiany. Grając w jedne gry, masz możliwość zdobywania dodatkowych bonusów w tych grach, które są twoimi ulubionymi. Albo możesz też wygrywać najnowsze gry, które zazwyczaj sporo kosztują. Twój wysiłek zawsze się opłaca, a zdobywając kolejne punkty masz z tego ogromną satysfakcję, wiedząc, że potem będziesz mógł uzyskać coś konkretnego, na czym ci zależy. A więc to wszystkie sposoby, które chciałbym przedstawić Ci w tym filmie. Jeżeli uważasz, że sposoby tutaj zaprezentowane okazały się przydatne, to prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę. Życzę Ci udanego dnia, cześć!